półfinale Pucharu Ligi los zwany Chemikiem zetknął ze sobą ekipy Galacticos i Pamaxu oraz Maximusa i Prądu. Po pierwszych 20 minutach finaliści wyglądali dość sensacyjnie. Otóż Maximus Gdańsk.pl gromił prądowców 5-1, natomiast Galaktyczni prowadzili sfaworyzowanym Pamaxem meble i akcesoria 2-1 po strzałach Damiana Lietkę oraz Bartka Krawczyka. Co ciekawe, bramka tego ostatniego padła bezpośrednio z rzutu rożnego. Podopieczni powracającego do swojej ekipy Sapera mieli dwie kolejne wyśmienite okazje, aby postawić kropkę nad i, jednak pozbawił ich tego słupek oraz wślizg obrońcy rywali. Zespół Domina wykorzystał swoje szanse i aplikując Romanowi Fiducikowi 4 kolejne gole, zameldował się w wielkim finale. Ich rywalem będzie drużyna Prądu, która w drugiej połowie przeszła niesamowitą metamorfozę i ze stanu totalnej zapaści zdołała rzutem na taśmę zwyciężyć maksymalnie kapitalnych 8-7. Drodzy Państwo, po raz kolejny Łukasz Gafeł, cześć. No, witam wszystkich. Powiedz, jak to się robi od 1-5? Do 8-7? Nie. Po prostu zęby w trawę i gramy swoje, tak? No i udało się w końcu. Zrewanżowaliśmy się przynajmniej. Ale wiesz co, nie wyglądało to za dobrze, ale morale nie spadło, tak? Po pierwszej połowie, jak to było, powiedz? No jak zwykle to u nas było, bywa, znaczy trochę pogadaliśmy sobie, zajęliśmy się rozmową, a nie grą, no i dostaliśmy chyba 3 pod rząd, tak, w ciągu tam 2 minut. No i posypało się wszystko, no ale... Ale w przerwie ta rozmowa była taka już kreatywniejsza, tak? No już przede wszystkim się nie odzywaliśmy raczej do siebie, tylko pozytywnie do siebie jakieś tam argumenty mówiliśmy, no i w końcu zagraliśmy, tak, swoje. Słuchaj, zawodny mecz według Ciebie? No wydaje mi się, że od nas Jarząbek, ale co i cała ekipa jak najbardziej, ale no Patryk dzisiaj naprawdę uderzenia miał z dystansu rewelacyjne. No to co wpadało, ta wyrównująca, tak, na 6-6 tak. Albo na 7-7, to co, no magia. No z połowy zaczynaliśmy, tak? No udało mi się to zobaczyć w kamerze, nie, ale następnym razem, może w finale. Słuchaj, no bo równolegle był drugi półfinał i tutaj też no, pachniało niespodzianką, no bo jednak gdyby Prąd i gdyby Pamax nie przeszły, to jednak byłaby niespodzianka, a to jednak będzie mecz taki... Prąd czy Maximus? Bo... Gdyby Prąd nie awansował i Pamax nie awansował, no byłaby to niespodzianka. A tak pachniało po pierwszej połowie, bo tutaj Galacticos sprowadziło. Bardzo dobre też spotkanie. Z Pamaxem już graliście w lidze? Graliśmy też w czapę. Teraz będzie okazja się zrewanżować. No. Aczkolwiek no Pamax dobry przeciwnik, także... No ale może się uda. No, postaramy się przynajmniej. Wy potraficie naprawdę się podnosić z niewiarygodnych sytuacji. Może to jest takie dobre doświadczenie też dzisiaj. No jak najbardziej, myślę, że bardzo pozytywne i budujące. Oby tak dalej. No to pozdrawiamy znowu. No pozdrawiamy wszystkich zawodników, wszystkich co przychodzą, co się bawią w Redboxie. I tyle. I powalczymy w finale. No tak, no bo to już finał teraz będzie. To już finał. Powalczymy w finale, dokładnie. Dzięki bardzo.